Cześć, tu Sylwia z Poker Break. My ciągle w kasynie w Pradze na turnieju Redbet Hunter. A po swojej lewej mam Sebastiana, który właśnie wygrał turniej Deep Stack. Powiedz, co zrobiłeś, że wygrałeś? Co zrobiłem, że wygrałem? No, zagrałem w nim. Generalnie miałem w ogóle nie zagrać. Przyszedłem tutaj pograć jakieś kieszówki, nie było stolików. No więc wykupiłem wejściówkę, zagrałem i jestem tutaj. A skąd przyjechałeś? Z Ostrzeszowa. Okay. Przyjechałeś sam czy z większą ekipą? Z kolegami tutaj. Zapraszam tutaj. Kibicowali pewnie, dlatego tak. Wygrałeś. Tak. Wsparcie, to jest statuetka właśnie z wygranej. Tak. A co zrobisz że z nagrodą? Z nagrodą? Tak. Jest jakiś cel? Inwestycja? Przebaluję z kolegami. Przebalujesz. Tak. No, wesoło. Tak. Powiedz, masz jeszcze jakieś na swoim koncie sukcesy pokerowe? Nie, generalnie jestem graczem gier cashowych, także to jest mój jeden z nielicznych turniejów. Udało się wygrać, jestem szczęśliwy bardzo. A powiedz coś o turnieju, na który się teraz wybierasz, na Maltę. Jak to się stało, że właśnie na niego się dostałeś i wygrałeś bilet? Tak, zagrałem we Free Rollu dzięki Redbet. Udało się wygrać i dostałem pakiet na duży turniej, na największy mój turniej na Malcie, tak. Kiedy on się odbędzie? 7 listopada bodajże. To wszyscy będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy kogoś? Całe ostrzeszowskie grono pokera. Pozdrawiam również. Dzięki za wywiad. Dziękuję.